pot się leje, nie powiem po czym, ale powiem wam, że jest jakieś duże kółeczko. Jest duże kółeczko. Sygnał był taki badziewny, że tak powiem. Patrzcie, jest tutaj. No i dobra, to zaraz pójdzie na skup. Mamy ołów, miedź i trochę mosiądzu. Zaraz zobaczymy, ile za to będzie. Moi drodzy, ja już jestem po transakcji. Zaraz jadę na wykopki, ale powiem wam, że jest masakra gorąco. Ale nawet jak jest tak gorąco, to jestem tak zajebiście zaskoczony, bo widzieliście za te woreczki, za jeden duży wór miedzi i za dwa małe worki, tam był mosiądz i ołów, zgarnąłem ponad 430 zł, patrzcie. I powiedzcie mi, czy się nie opłaca tego zbierać. 430 ponad złotych. Co prawda odrzucił mi kilka takich łyżek, tych dużych, takich czerwonych, miedzianych. Co niby nie, ostatnio powiedział mi, że to nie jest miedziane. I on to flexem normalnie przyciął. Ja mu pokazuję, no przecież to jest mosiądz co najmniej. Nie aluminium, takie ciężkie aluminium akurat, no ale nie będę się sprzeczał za te parę łyżek, także uważam, że sukces, powiem wam, warto to zbierać, naprawdę polecam wszystkim, zbierajcie te złomki z pola, bo później taki widok ujrzycie. Yes. Witam was, moi kochani widzowie, starzy bywalcy, nowi bywalcy, wspierający, nie wspierający, bardzo was witam z tego pięknego, przyoranego już pola i przygładzonego nawet. Tutaj jestem w cieniu, bo dzisiaj jest bardzo gorąco. Chwilę tu pochodzę. Gdzieś tam jeszcze pójdę na inne pole, bo pewnie tak się stanie. Tu jest pierwsza krągłość. No ciekawe, czy to jest to, co ja myślę. I to jest... A nie, to nie jest to, co ja myślę. Zaczynam brzydką dwudziestką. Pewnie 8-9 albo coś w tym stylu. Kurde, myślałem, że współczesna złotówka będzie. No ale jak korony nie ma, no to na pewno nie. Czekajcie tam. No nie widzę daty. Co ja jestem, jakiś ślepy tak już? Nie widzę daty w każdym bądź razie. Mamy pierwszą monetę i do następnego dołka. Rano jest, ale już jest piekło. Także te deszcze tylko tak na chwilę odpuściły te gorące upały i zobaczcie, znowu jest dzisiaj od rana. A tutaj miałem takie nędzne ID i na pewno wiem, że to był moniak, tylko gdzie ja go położyłem? Tak go położyłem, o, że nie mogłem go znaleźć. Tutaj chyba będzie piątka z cesarstwa, bo to taka ósemka. Możecie mi powiedzieć, no patrzysz na to ID, a mówiłeś, że nie patrzysz. Patrzę, bo jak mam wykrywać, to czemu mam nie patrzeć z tym ekranikiem? Z Vistą nie patrzę, nie robi mi tu żadnego, powiem wam, tego problemu. Mogę nie mieć tego, nie? Także, aha, bo nie powiedziałem, mamy piątkę, tak? Z cesarstwa. No, a tak tam mówię, poglądowo, nie? Bo mniej więcej jak ja na to patrzę i widzę te cyferki, to ja wiem, co mogę mieć pod cewką, nie? Z Equinoxem akurat, nie? Dobra, ja już widzę, że chyba będzie moniak. Jaki tylko moniak. No i fajny moniak, powiem wam, bo mam złoto Weimaru. Przed chwilą dzwonił jeszcze mój internetowy przyjaciel, którego pozdrawiam, dzięki któremu tutaj wybuchło ostatnio na tym kanale. Ale że mam parę filmów do przodu, to było jakiś czas temu, także Adi, bardzo ci dziękuję,
wam wszystkim nowym, którzy przybyliście na ten kanał, mam nadzieję, że będzie wam się podobało tutaj te moje wybryki wykopkowe. No, dziękuję za te wszystkie subskrypcje w ogóle, nie? Lajki, łapki, wszystko co tam zostawiliście. A tutaj mamy 5 fenoli z Republiki Weimarskiej, które wygląda jak złoto Weimaru, bo to jest złoto Weimaru i wygląda jak złoto. O. Piękniejsza, powiem wam, trzecia moneta. Zmieniłem pole, tak jak widzicie, bo tam nic nie wychodziło i nie chciało mi się cały czas deptać w tym samym miejscu. Pot się leje, nie powiem po czym, ale powiem wam, że jest jakieś duże kółeczko. Jest duże kółeczko. Sygnał był taki badziewny, że tak powiem. Patrzcie, jest tutaj. Co to będzie? Dwa łabędzie? Nowotko czy nie? No kurde. Czekajcie, muszę się wyłączyć, bo tu tak nie da rady jedną ręką. No nie nowotko. To jest chyba kościuszko 10 zł. No ale to takie... PRL-ek, no. Który to rok jest, kurczę, powiem wam, nie wiem też. Nie widzę. Bo to jest w takim stanie sobie takim, ale fajny ten PRL, powiem wam. No, także mam już normę monetkową. No i super, no i teraz to już tylko na plus wszystko leci. A jeszcze tylko dodam, że się zawziąłem, no i pozdrowię. 71. rocznik, piękny rocznik, piękny, bardzo piękny, pozdrawiam. Powiem wam tak, idę. Słyszę powierzchniowy sygnał. Tam też coś jest. I widzę z daleka, że jest krążek. Podobna sytuacja jak na srebrnym polu. I mamy, powiem wam, kolejne złoto Weimaru, ale to było normalnie tak o jak teraz na wierzchu, nie trzeba ani tego przecierać, ani nic. Trochę taka tutaj widzę przebarwiona, ale powiem wam, że jest piąta moneta, na piątą monetę mamy piąte złote kłosy, piątą monetę, o, złote kłosy weimarskie, także no jak widzicie na wierzchu też można, na oko, na oko. Wy nie widzicie, a ja widzę, bo z tej strony widać kolejne kółko. No, mamy grizzly oczywiście, tradycyjnie. Czyli ogryzek. No i dobra, nic nie widać, lecimy dalej. Klasyczne ID jednego fenola z Cesarstwa Niemieckiego. 14. Właśnie mi się przydarzyło. A 13 też skakuje. I powiem wam, że jak przewalałem tą grudkę, to widziałem, jakby tam coś wyskoczyło. O! Ale to nie będzie jeden fenol. To jest dwójka. Ale tutaj spaliłem trochę, bo dwójka to miała większe, mi się zdaje.
A więc mamy dwójeczkę z cesarstwa. Troszeczkę taka podjedzona tutaj widzę pod jakieś tam mawżery. Ale patrzcie, już jest szósta moneta. Więc dzisiaj idę tak jakby troszeczkę na ilość, nie? No, na razie brakuje jakości, ale to wiecie jak to jest. Nie codziennie jest srebro i złoto. Z dziwnych rzeczy, nie wiem co się dzieje z tym Equinoxem, on się tak tutaj wzbudza. Tu nie ma żadnej linii, zobaczcie, to jest puste pole. Za tym lasem jest tam domek, ale to daleko, a on... Potrafi dostawać takiej serii kakofonii. To już nie mówię o tym przemiataniu teraz, tylko po prostu takie takie wiecie. Nie wiem dlaczego. Myślałem może internet, wyłączyłem internet, ale nie wiem. Ale smali. Smali nie smali, a ja mam kolejne kółko. Dwa grosze. Nie, pięć groszy. Pięćdziesiąty dziewiąty chyba rocznik. Teraz przyczyściłem, to widzę, że to jest 59, no 5 groszy. Pozdrawiam bardzo gorąco. Także zaczynam od zera. Ale pamiętajcie, naprawdę widzieliście, to jest czysta, żywa kasa. 12 i powiem wam, że w końcu mogę sobie przykucnąć, bo wam powiem, że już trochę byłem smutny, a przecież wiadomo, król Arseniaka jest tylko jeden. A skoro król Arseniaka tylko jeden, to przy tym ID stałym sygnale będzie Arseniak i jest Arseniak, ale ładny znowu, ja pierdzielę, pająk po mnie chodził. Dobra nowina. Patrzcie. I to by było, powiem wam, dobre zwieńczenie tego wypadu. Bo dzisiaj jakoś tak się składa, że oprócz monet to nie ma nic. Jakiś taki dziwny wypad. Oprócz samych muniaków i tego jednego arseniaka tam mam jeszcze jakieś śmieciuchy, ale wam nawet tego nie pokazywałem. I tyle, nie? Także ja zaraz będę kończył. Już wiem, dlaczego chyba wykrywacz mi tak pomrukuje. Bo tam cały czas pohukuje coś, jakieś pewnie burza będzie albo coś. Zresztą ja i tak się powoli zwijam, idę w tamtą stronę, jak coś znajdę to się włączy, jak nie znajdę to po prostu podsumowanie. Także moi drodzy, tam idzie jakaś potężna burza. Tam jest niebo takie szare, tu jest takie ładne niebieskie. Equinox się wzbudza, prawdopodobnie może jakieś te wyładowania go tak pobudzają. O, może nie słyszycie, ale on cały czas tam to pierduje. Także dzisiaj było to co było, prawie same monety, jeden guzik na koniec. Ale słuchajcie, jak wam się podobało, to wiecie co zrobić. Tradycyjnie zostawcie tego suba jak chcecie, lajka jak chcecie zostawcie, rób ta co chceta. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Bardzo gorąco was pozdrawiam i oczywiście jak zwykle zapraszam do chyba następnego filmu, bo chyba z tego wyjdzie jedna część, nie? Także na razie, cześć.